Kolejny piękny dzień na Palionowie. Oczywiście witam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ ostatnio ponagrałem sobie troszkę innych rzeczy, ale spokojnie, Palionowo również będzie, proszę nie płakać. Dla osób, które czekały, jesteśmy. Ostatnio zrobiliśmy sobie ten piękny baner, z którego jestem oczywiście bardzo zadowolony. Do teraz jest zarazem lepszego miejsca dla niego, ale już trudno, niech po prostu jest. Mamy tutaj licznik naszych subskrypcji, 107 000 na kanale Szczypson Plus i 250 000 tutaj na tym kanale, na którym teraz jesteśmy. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, niech zostawi suba, a ja już mi się rzuciło w oczy, że dostałem tu jakiś prezent. Ja spodziewam się, co to jest, ponieważ ostatnio Emilia do mnie napisała, że będzie spełniać jakieś moje życzenie, że mam jej napisać, jakie ja chcę życzenie. No więc wysłałem jej głosówkę, gdzie powiedziałem, że chcę narzędzia, bo swoje straciłem. Zobaczmy, czy się udało. Okej, mamy to. Mamy ciastek masę i mamy tutaj netherite'owy miecz. Ale co to jest za ulepszenie? Powiedziałem, że najlepsze mają być jakie pod słońcem, a nie Unbreaking 1, Smite 1. Czy to jest... Czy to jest syf? Czy to... To jest w ogóle użyty. Dobra, łopata jest dobra. Łopaty zaakceptujemy. Siekiera jest dobra, może być. Kilof. Fajny. Nie ma mendingu. Tu mam mending. Ten jest lepszy. Mimo tego, że ten jest netherite'owy. Ten jest lepszy. Czyli ten jest syf. Motykę mi zrobiła. Po co mi motyka? Jeszcze z takimi ulepszeniami. Nie no, to jest jakaś tragedia, to zwracam do nadawcy. Ej, to jest shulker box! Co jest grane, jak się zmieniły tekstury tutaj? Dobra, słuchajcie, ja w dzisiejszym odcinku postanowiłem sobie, że muszę otworzyć nowy biznes tutaj. Ja wiem, jak to brzmi, nowy biznes na Palionowie i tak dalej. Spokojnie, spokojnie, to nie do końca jakby, nie będziemy tutaj o tym tak huczyć, jak o tamtych poprzednich biznesach, po prostu... Wchodzę na pomysł takiego biznesu eventowego, ponieważ słuchajcie, na dany moment, jak widzicie, są na Palionowie święta, co oznacza, że prawdopodobnie tutaj niektórzy będą chcieli sobie naprawdę na tym nieźle zarobić. Ja na przykład tutaj zrobiłem fajną tą choinkę razem z Milki i z Dave'em. Jest naprawdę bardzo fajna, ale tu by się musiało dziać trochę więcej. Widzę, że też, kurczę, bałwany tu są też. Dobra, no mnie tu nie było trochę, to ja nawet nie widziałem. Ja już sobie przygotowałem tutaj, co ja potrzebuję. Ja już mam tutaj przygotowane rzeczy, ponieważ chciałbym dzisiaj zbudować stragan. Stragan, ale nie byle jaki stragan. Chciałbym, żeby to był stragan, który będzie jakby bardzo świątecznym straganem, na który będziemy sobie sprzedawać na przykład, o właśnie, te pierniki, albo na którym będziemy sobie sprzedawać na przykład takie, sugar cane to się nazywa, ale to te cukrowe laseczki takie? Ja nie wiem, jak to się nazywa. Jak to się nazywa, widzowie? Lizaki? Lizaki takie, no nie wiem, tutaj mam też te ciastka. No więc jak widzicie, chciałem otworzyć biznes, w którym po prostu będę mógł takie coś, że tak powiem, sprzedawać. Ale żeby mógł to zrobić, potrzebuję dobrego straganu do tego. Ja już sobie myślałem, gdzie ja mógłbym taki stragan sobie zbudować i słuchajcie, wymyśliłem. Tutaj kiedyś był beacon, ale kradli mi go. Nie wiem, gdzie jest teraz ten beacon. W każdym razie był tu kiedyś. Więc rozwalam to, trudno. Ten posąg już jest tutaj niepotrzebny, skoro beacona nie ma, skoro go ukradli, no to już trudno. Rozkopmy to całe w takim razie. Trudno, trzeba coś tutaj zmienić, więc zmienimy też to, rozwalamy całe to miejsce i w tym miejscu powstanie stragan, na którym będziemy mogli sprzedawać właśnie sobie te pierniki i na którym ten, czy tutaj, dobra, przynajmniej nie zabrali żelaza, naprawdę to jest, dobra, to jest masa żelaza, trzeba o tym pamiętać, żeby to później sobie zabrać. Ja na dany moment wezmę po prostu dirta. Zamurujmy to tutaj, o dobra, fajnie. Dobra, ogólnie tak, ja mam pomysł na tą budkę, mam z prawej strony taką budkę, na której chciałbym się wzorować. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy nie. Jeżeli mi się uda, to będzie fajnie, jeżeli mi się nie uda, to też będzie fajnie. Dobra, biorę wszystko, żeby już mieć ze sobą i idziemy takie coś zbudować. Mam nadzieję, że się to uda, widzowie, oczywiście. O, tu jeszcze jeden blok mi został, to ja go tak pominąłem. No, ale zanim to wszystko, widzowie, to założę moją świąteczną elytrę i jeszcze w jedno miejsce muszę polecieć. Lecimy sobie tutaj do góry. Patrzcie, jak pięknie wygląda to Palionowo, jak jest pokryte śniegiem. Bardzo fajne, dobra. Lądujemy tutaj, uwaga, pyk! Dobra, jesteśmy wylądowane. I teraz uwaga, serdecznie was zapraszam na serwer Kidowice online, kidowice.pl, ponieważ to jest serwer dla was, na którym możecie grać wy. Przez tak długi czas, widzowie, wielu z was mówiło: no, czy będzie kiedyś serwer, czy będziecie mieli kiedyś swój własny serwer i tak dalej. My musieliśmy wam mówić, że nie, mimo tego, że wiedzieliśmy, że już tam się powoli coś szykuje, ale nie chcieliśmy wam mówić na razie, dlatego, że po prostu chcieliśmy zrobić wielkie boom otwarcie i tak dalej. No i, że tak powiem, boom otwarcie jest, możecie grać, no a wielu z was dalej nie gra. Więc serdecznie was tam zapraszam, żebyście sobie wbili i pograli, bo myślę, że fajnie. Dobra. Zajmijmy się w takim razie tym, co mamy do zrobienia, czyli oczywiście tym straganem. Chciałbym go zrobić właśnie w tym miejscu, bo wydaje mi się, że to jest strategicznie dobre miejsce. Zazwyczaj jak ktoś do mnie przychodzi, to przychodzi właśnie przez ten most, albo przechodzi przez tamten drugi, jak idzie do Milki. Ale zazwyczaj jak idą do mnie, no to idą tędy, więc po co tam mam to stawiać? Tutaj postawię. Jak będą chcieli przyjść do mnie, to jeszcze będą musieli sobie kupić piernika z, prawda, laską cukrową, czy jak to się tam korlek nazywa. W każdym razie, dobra, zróbmy sobie crafting na pewno, bo crafting nam się przyda. Jestem ciekawy, jak mi to dzisiaj wyjdzie, bo może być ciężko. Dobra, i robimy tak, robimy tutaj jeden blok dajemy, albo nie, on nie może być tak daleko chyba. Czekajcie, bo tu jest ścieżka. I to powinno być gdzieś tak, tutaj, do tyle. Później do tyle tu. Cofnąć się, to będzie takie niekonwencjonalne. Cofnąć się tu, znowu pójść tutaj. Oj, co jest? Dlaczego to się tak postawiło dziwnie? Dobra, tak. I teraz znowu w tą stronę o tyle samo co tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ok? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli tu? Tak to powinno być? Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No tak, tutaj. No dobra, no to niech tak będzie. Niech tak będzie w takim razie. Dobra, podnieśmy sobie te filary do góry, żeby to jakoś, że tak powiem, wyglądało, żebyśmy mieli jakiś, jakąś podstawę do tego wszystkiego. Dobra, tam już nic nie damy. Kolejne, co musimy zrobić? To musimy zrobić schodki, więc od razu nam się przyda na pewno dużo desek. Zaczynamy od schodków, dajemy je w ten sposób oczywiście, żeby tutaj zrobić jakby taką, jakby to powiedzieć, taki podejścik, taką barierkę, coś takiego. W tym miejscu tutaj będziemy zaraz robić sobie ozdoby, ale to zaraz, spokojnie. Na razie zbudujmy to bryłę, tak, żeby to wyglądało już tak, jak ma wyglądać. Będzie można kupować z dwóch stron, albo z tej, albo z tamtej, więc to będzie fajne. Tutaj jedyne co, to nie wiem właśnie jak to tutaj zrobić, bo wydaje mi się, że powinniśmy zrobić, czekajcie, zróbmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj też. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu. Okej, to by się idealnie zgrywało, żeby pójść w ten sposób. Zróbmy może coś takiego, taki trójkąt. Może to będzie dobre. Zróbmy tak. Dobra, to musimy poprawić. Jeszcze raz tak. Tak i tak. Okej, i teraz lecimy tutaj do góry. Zróbmy coś takiego. Tutaj to bym zrobił inaczej. Zrobimy coś takiego. Tu dam jeszcze raz, tak będzie do góry, czyli tu będą takie podwójne. A tutaj zrobimy... Dobra, na razie zróbmy to tak, ale zaraz wam pokażę, co chcę zrobić, bo troszkę to inaczej będzie wyglądało tutaj. Ale na razie zróbmy ściany tak pełne, żeby to już wyglądało jak jakoś przyzwoicie. Dobra, coś takiego. I teraz tutaj, w tym miejscu musi być taka dziura. Albo nie, tu już musi być taka dziura musi być. W tym miejscu sobie zrobimy jakieś okna czy coś tego typu. Będziemy potrzebować jeszcze półpłytki, więc szybkie półpłytki. Mam nadzieję, że widzowie stęskniliście się za odcinkami zbudowania, bo dawno nie było takich odcinków. I tu sobie zrobimy coś takiego. Tylko to muszę rozwalić, bo mam strasznie dużo tej trawy. I ta trawa mi tutaj psuje wszystko w środku razem z tymi mleczami. Więc rozwalmy to wszystko tak, żeby tutaj mieć w miarę luz. Dobra, tak. Dobra, jest git. Mamy już tylko śnieg. I stawiamy to w ten sposób. I robimy jeszcze raz coś takiego. I teraz tutaj na górze musimy zrobić... na razie tak. Teraz do dołu. I to możemy rozwalić. Te górne, bo one są tak krzywo postawione i to mi się niespecjalnie podoba. Dobra, zróbmy tak. I teraz tu możemy zrobić daszek, coś w tym stylu. Aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, bo tutaj trzeba zrobić, nie wiem czy wy pamiętacie, ale na tych wszystkich straganach jest tak, że nie jesteś na wprost, tylko że to jest wszystko jeszcze podniesione tak do góry, że patrzysz się tak do góry na tego, jakby taki food truck, wiecie o co chodzi, że jest tak troszkę niżej, więc to trzeba jeszcze wszystko podnieść o jedno do góry, coś takiego, a tutaj trzeba zrobić całą podłogę, wypełnić właśnie tym, przez co zyskamy tutaj właśnie taki jakby, takie wrażenie, jakby to był food truck, taki podniesiony właśnie. Nie wiem, tak sobie to wymyśliłem, czy to tak faktycznie będzie działać, zobaczymy. W każdym razie wydaje mi się, że będzie to pasować jakoś. I tu my normalnie stoimy, ale ludzie będą troszkę niżej, żeby do nas widzieć wyżej. No, chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, zróbmy tak, że tutaj dajmy tak. Teraz zróbmy tu i tak. To nie tak miało być. To bierzemy, dajemy tak i tak, okej. A w tym miejscu będziemy musieli dać jakąś ozdobę albo jakiś, albo coś innego, zobaczymy jeszcze nie wiem za bardzo jak to będzie. Ale dobra, na razie coś takiego. I teraz tak, górę robimy znowu w ten sam sposób. Zaraz to będziemy jeszcze ozdabiać, to będzie dopiero najfajniejsza robota, jak będziemy ozdabiać tymi już elementami takimi końcowymi. Tutaj, w tym miejscu musimy zrobić sobie takie wyjście jakby na to... O kurczę, jak ja drzwi zrobię. Drzwi, no dobra, robimy coś takiego. Tak to trzeba zrobić, dobra, robimy tak. No dobra, lecimy na równo z tym. Tak to trzeba zrobić, dobra, robimy kolejne, rozmienimy to na... A nie, mam jeszcze deski, dobra, to zróbmy... To ja potrzebuję, półpłytki, dobra, robimy tak. Tu potrzebujemy zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, dobra, okej. Czyli mamy zrobiony stragan. No taki kanciasty bardzo wychodzi póki co, ale spokojnie. Będziemy go zaraz jeszcze ratować jakoś. I mam nadzieję, że to jakoś będzie wyglądało ostatecznie. Jak nie, to będzie do poprawy i oczywiście go poprawię na następny odcinek, ale na dany moment musimy zrobić... Muszę, że tak powiem, musicie się zadowolić moimi umiejętnościami związanymi z Minecraftem, które na dany moment nie są jakieś wybitne. No dobra, to straszny kanciak jest w tym momencie, ale... Spokojnie, spokojnie. O, wiem, tu zrobił sobie taki balkonik. Tu robimy sobie balkonik, normalnie będę już tutaj witał ludzi. Może jakiś tu baner damy, czy coś takiego. Zobaczymy. Dobra, robimy... tak, tak, tak. I teraz robimy coś takiego. I tu. O, tu postawiłem źle. Tak, okej, pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy balkonik. Elegancko tu robimy sobie daszek, jeszcze taki, żeby się nie dało wyskoczyć. Dobra, coś takiego. No i mamy. I teraz mamy idealny tu wgląd na ludzi, co będą przychodzić. Tu sobie normalnie robimy robotem. Okej, dobra. W środku na razie tego nie robię. Zajmijmy się z zewnątrz. A w środku jedyne co, to by można było zrobić tak, że weźmiemy sobie teraz te skrzynki. Dajmy je sobie właśnie tutaj. Coś takiego. Pyk. Tak muszą być te skrzynki. Dobra, no tutaj zaczyna mi się sypać ten pomysł z tym, więc na razie to zamurujmy. Później sobie to jakoś tutaj, że tak powiem, wymyślę. Tu mamy skrzynki, do których będziemy musieli włożyć właśnie i to, więc tutaj to będzie sprzedawane, ale póki co zajmiemy się z zewnątrz ozdobami, czyli to jest dobra, jest git. Dobra, i teraz tak, okej, jaki ja tutaj mam plan? Plan, myślałem nad tym, czy to zrobić w ten sposób, coś takiego. Okej, mamy pierwszą ozdobę, to jest chyba git. Tutaj teraz druga. Czy to wygląda git? No może być i teraz robimy tutaj trzecią. Dobra, okej, pyk, 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 pyk. Mamy. Trzecia ozdoba, czyli mamy fajne świecące, prawda, lampki. Podobają mi się, jest git. Dobra, tutaj w tym miejscu koniecznie musi powstać choinka, taka mała choinka, więc sobie ją tutaj dajmy. A tutaj gdzieś w okolicy muszą powstać bałwany i zróbmy na przykład... Nie, dlaczego ty jesteś tam obrócony? Dobra, zróbmy tak. O nie, ty zawsze będziesz tak obrócony? Ale lipa. Dobra, to dajmy tu bałwana. No dobra, tu może być, taki będzie git, to sobie tutaj stał i zahaczał. Tego, ty też jesteś na tą stronę obrócony. A ty? Też. Ty wszyscy są plecami, ty co to ma być? O dobra, ten jest git. Ten jest git, a tu? No dobra, mogą być takie bałwany, niech będzie. Wow, założyłem sobie świetleczną głowę creepera. Nie to chciałem zrobić. Dobra, zróbmy coś takiego. I teraz tak, mamy bałwany rozstawione. Zajmijmy się w takim razie tymi liśćmi. Zróbmy sobie na razie schodki. I musimy teraz zrobić tak, że pokryjemy cały ten dach tymi właśnie liśćmi. Z tego powodu, że chcę, żeby to się tak całe świeciło. Całe totalnie ma się świecić, żeby po prostu wołało do ludzi: kupcie tutaj piernika. Taki mam plan, tak to wymarzyłem i tak to ma być, okej? Będziemy się kłócić? Będziemy. Dobra, zróbmy coś takiego. Dobra. Wyjdźmy sobie teraz. I teraz zróbmy jedno wyżej jeszcze, bo potrzebujemy... O nie, skończyły mi się liście! No dobra, ich mam trochę za mało, ale spokojnie, to sobie dopracujemy, jak to na dany moment wygląda. No właśnie, te liście powinny być tu jeszcze, nie? Tak mi się wydaje. No dobra, one będą musiały być jeszcze dopracowane. Ale no wygląda to naprawdę dobrze, chyba. Nie wiem. Dobra, zróbmy coś takiego. Nie wiem, co ja to tu wyprawiam, to nie wygląda. Chociaż dobra, może takie coś być. Niech będzie takie coś. Wow! O! O! Dobra, to fajne jest. To jest fajne. Dobra, zróbmy tak. Tu zróbmy. Tak? Okej. A! Nie! Zniszczyłem dom! Jak to się nazywa? Ozdobę. Zniszczyłem. Dobra, zróbmy tak. Okej. No dobra, niech jest coś takiego. Nie wygląda to źle jakoś. Dobra, rozwalmy to. Tutaj musimy sobie zrobić jeszcze ozdoby takie. Pyk, pyk, pyk. Tu lecimy tak i tak. Okej, to rozwalmy. Rozwalamy to. I teraz tutaj mamy taką lukę dziwną. Ją by trzeba było wypełnić czymś. Wydaje mi się, że najlepiej będzie ją wypełnić tym. Pyk, pyk. Dobra. Mamy to, no i mamy wejście do naszego straganu, w którym będziemy sprzedawać, prawda, pierniki. I teraz tak, żeby było wiadomo, że tu są pierniki, potrzebujemy też to jakoś pokazać, więc uwaga, bierzemy to, bierzemy ramki. I teraz tak, sobie tutaj na zewnątrz ustawmy to jakoś, więc zróbmy... O, to jest to! Nie, czemu to się mi tak stawia? Czemu to się mi tak stawia? Halo, dlaczego tam mi się udało, a to mi się teraz nie udaje tego postawić? Dobra, okej. Świetnie, i lecimy z piernikami. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk, dobra, a teraz z tej strony. A, nie wziąłem tych lizaków. Dobra, weźmy te lizaki. Są, dobra. A z drugiej strony dajemy lizaki i to będzie, myślę, fajnie wyglądało. Tak mi się wydaje, że to... No nie, no chyba, widzowie, to jest git, co? Jak oceniacie ten stragan? Bo, kurczę, no ja czuję, że mogłem go zrobić lepiej, ale... Ale wiecie... Ciężko. Dobra, no mamy coś takiego i... No, czy wygląda to dobrze? No nie wiem, szczerze mówiąc. Musicie to ocenić wy już. Zróbmy coś takiego. No i co? No i jak to wygląda? Jak tu ktoś będzie iść, to zachęci kogoś do tego, żeby coś tu kupić. To widać, że powstał jakiś straganik fajny. Tu możemy zrobić jeszcze coś takiego, żeby to upiększyć, więc zróbmy w ten sposób. Dobra, przejdźmy sobie tu na drugą stronę, żeby to dokończyć. Tak, okej. Mamy to. Tutaj również możemy zrobić... O nie, to mnie poniosło już, coś takiego i tu. Dobra, i mamy takie ozdoby. No i chyba to dobrze wygląda. A, możemy jeszcze tu. I uwaga, pyk, pyk. Pyk, pyk. Kurczę, no. Cofnij się tu. O, skończyły mi się w ogóle te. No dobra, to rozwalam te na razie. Gdzie to jest? A tu. Się to zlało z niebem. No, na razie to usuwam tutaj te ostatnie, bo one tutaj jakoś nie pasują. Muszę to jeszcze przemyśleć. No, ale chyba jest git. A, jeszcze to miałem gdzieś zrobić, tą creepera głowę świąteczną. Ja miałem na początku wizję tego taką, że ja zrobię taki szpiczasty dach z tego... jak to się nazywa, z tych liści i wtedy będzie można tutaj jakoś tam na górze to dać, ale póki dodam to tutaj, ale później to dodam gdzie indziej. No dobra, mamy jakiś ten stragan. Widzowie, jak oceniacie stragan, który zrobiłem? Chyba kupa trochę, nie? Ale spokojnie, dopracuję go jakoś i obiecuję, że będzie wyglądać lepiej na następnym odcinku, bo... Znaczy dobra, nie obiecuję, bo żeby nie było, bo zapomnę potem i będzie przypał, że obiecałem. I w wolnej chwili dopracuję go i mam nadzieję, że będzie wyglądać lepiej. Jak macie jakiś pomysł, jak mógł go dopracować, dajcie znać w komentarzu, a ja, prawda, lecę piec pierniki i, prawda, robić te laski słodkie i... No i po prostu będę to sprzedawać i mam nadzieję, że zarobię na tym... Chociaż trochę zielonych.